Miejski Sylwester w tym roku odbył się w zupełnie innej formule. Artyści i mieszkańcy spotkali się na domówce, ale wirtualnej. To była niesamowita noc z wielu powodów. Myśmy przez wiele tygodni marzyli o tym, żeby móc zobaczyć się z wrocławianami, patrząc na miasto ze Sky Tower oraz żeby wszyscy nas mogli zobaczyć. Udało nam się zrobić rzecz taką, której wcześniej nie robiono, czyli połączyć ze sobą kilka różnych pomieszczeń, artystom, aktorom, wokalistom, DJ-om, pianista, gitara, podłączyć słuchawki i mikrofony i stworzyć atmosferę domówki, jaką my przecież wszyscy, tak, od wielu miesięcy sobie robimy, czy zawodowo, czy prywatnie. No. Super inicjatywa, która jakby mogła chociaż troszeczkę zaangażować te wrocławskie środowisko muzyczne. Impreza odbyła się pod hasłem Sylwester Życia. Pojęcie to ma wiele znaczeń. Zwykle ludzie mówili, czy też w internetach pisali, słuchaj, Sylwester Życia, i publikowali sobie jakieś tam zdjęcie w sieci. Tak było w poprzednich latach. Pomyślałem sobie, że ten Sylwester też jest Sylwestrem Życia, ale nie dlatego, że ludzie są na jakiejś nieprawdopodobnie spektakularnej imprezie, na jakimś wielkim show albo z nami pod ratuszem, tak jak dzieje się to od 91 roku, tylko to jest Sylwester Życia, bo my tego nigdy nie zapomnimy. Tak? Ale jeszcze jeden powód. Dlatego, że tej nocy, jak i w ogóle w tych dniach, miesiącach, toczy się gra o życie, zdrowie i życie tych, którzy leżą teraz w łóżkach, są w szpitalach, walczą o życie, tych, którzy walczą o czyjeś życia, więc pracowników służby zdrowia i wszystkich ludzi związanych bezpośrednio z tym tematem. Jak mówią artyści, była to dla nich niezwykła przygoda. Przyszło mi najwyżej grać do tej pory ze wszystkich punktów, jakich miałem, na jakich miałem przyjemność, w Sky Tower, na tych wysokich piętrach, i to była bardzo nietypowa forma, tak jak nietypowa jest cała sytuacja teraz. Impreza się udała, ale artyści liczą na powrót do tradycyjnych koncertów. Patrzę w przyszłość, jak pewnie my wszyscy, całe środowisko muzyków, że generalnie nie będziemy jakby zmuszeni do tego typu działań. Jest to fajne, jakieś tam na swój sposób. Ale aczkolwiek wszyscy wolimy, żeby to się odbywało w normalnych warunkach. Ja po prostu wierzę, że po tym Sylwestrze będzie tak właśnie niesamowita sytuacja, że wszyscy tłumnie jeszcze bardziej przyjadą na ten rynek, na ten jarmark po drugiej stronie ratusza, a my postawimy znowu wielką scenę i cały Wrocław tam może będzie grał po prostu, i też cały Wrocław przyjdzie, wrocławianki i wrocławianie. Sylwester w tej formie odbył się po raz pierwszy, ale oby i po raz ostatni. Nina Jewtuszenko, Echo 24.